Cześć, witajcie w wakacyjnym vlogu, gdzie zabieramy najlepszych ziomków na pokład do Tajlandii, czyli do najbardziej imprezowego miejsca na świecie. Lecimy wprost do Bangkoku. Jest godzina 21, jesteśmy w Warszawie, jutro o 9, podróż do Helsinek, tam krótki stop i wprost na Khao San Road, czyli najbardziej backpackerskiej ulicy na świecie. Drodzy Państwo, będzie się działo tak wiele, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, dlatego zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, a my już teraz zabieramy was w naprawdę emocjonujące, ekscytujące miejsce. Będzie się działo tak wiele, że oszaleję. Ups, to chyba nie ten. Ej. To wy, jest. Skałeś tu przecież. Sorry, pokój. A Kamil chciał powiedzieć, o przepraszam. Gdzie tu masz poście? Nie ma. Tutaj jest materac. Idź zobacz szafy, DJ. Nie ma. Idziemy na recepcję. Co ci powiedzieli? Już wysłałam koleżankę i przyniesie pościel. Koleżanka z pościela. Dzień dobry, jestem koleżanką, przyniosłam pościel. 6:30, meldujemy się w Warszawie. Spaliśmy, w sumie, czy to ma jakieś znaczenie, ile spaliśmy? Po prostu wstaliśmy, a to jest jeszcze ważniejsze niż to, ile spaliśmy. Nasza ekipa jest gotowa. Dominik tak spał, bo mu zimno było w nocy. Aha. Jesteśmy już po odprawie, czekamy na samolot. Godzina 30 lotu przed nami. Pogoda 2 na 10, ale czy to ma znaczenie? Za 12-13 godzin będziemy mieć całkiem 35 stopni. Swoją drogą, latanie w listopadzie na wczasy to najlepszy z możliwych pomysłów. Przede wszystkim nie trzeba domu ogrzewać, a jak ja to kalkulowałem na dzień dzisiejszy, to wyszło mi taniej siedzieć w Tajlandii, grzać dom w zimę, ale to nie te zmartwienia. Wyobraźcie sobie, kiedy dzwonicie do rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy siedzą w Polsce. Siedzicie z drinkiem przy basenie, a oni mają minus 10, a wy jakby jutro miało nie być. Witamy na pokładzie Airbusa A350. Coś wam pokażemy, co nieco. Ciach. To jest komfort, patrzcie. Kto by pomyślał kilkanaście lat temu, że takie rzeczy będą dostępne na pokładzie samolotu? Jesteśmy już w powietrzu, wylecieliśmy, wystartowaliśmy, a to nie mały sukces, bo mieliśmy jakieś problemy techniczne i ponad godzinę załoga próbowała znaleźć przyczynę, gdzie tak coś dziwnie stukało i nie powodowało jakiegoś szczególnego uspokojenia wśród pasażerów, ale lecimy i mamy nadzieję, że dolecimy, ale przynajmniej dobrze zjemy. A ty tam mówisz, że tym alkohol dostałeś, tak? Bo tam jest napisane, że drinki masz. Jest napisane, że drink, więc to jest za alkoholem. Jeśli chodzi o systemy rozrywki w takich większych samolotach, to jest bardzo przyjemne, że mamy całą rozrywkę pod tytułem filmy, muzyka i gry, na przykład Angry Birds, Uno. I fajne jest to, że z tego miejsca możecie się połączyć z różnymi innymi monitorkami i grać sobie wspólnie. Taki multiplayer. Jak tam? Na pokładzie jest internet, oczywiście dodatkowo płatny. Ale fajne jest to, że można sobie używać, pisać. Aktualnie przylatujemy nad Pakistanem, wcześniej Afganistan, Irak, Iran. Na momencik wlatujemy nad Indie. Mogłoby się wydawać, że to jest najkrótsza droga, ale najkrótsza droga jest tędy. Stąd byłoby najszybciej tutaj. A że ta mapa jest w 2D, to wyglądałoby to tak. Co nie oznacza, że ten samolot leciał takim łukiem, tylko po prostu z racji, że ziemia jest okrągła, leciałby tak po prostu. No ale ze względu na konflikt, który jest tutaj na Ukrainie i no, ograniczenie nad przestrzenią powietrzną Rosji, to lecimy taką troszeczkę dłuższą drogą. Ten lot nam się wydłużył o około 2 godziny. Jakże oficjalnie, witamy w Tajlandii. Wiecie, co jest fajne w podróżowaniu na własną rękę? To, że nikt na ciebie nie czeka. Wychodzisz z samolotu i robisz, co chcesz. A Tajlandię dobrze robić na własną rękę, a nie z biura podróży. Myślę, że sporo będę wam pokazywał tak jakby moimi oczami. I miałem taki właśnie plan na tego vloga, żeby on był jak najbardziej autentyczny. Patera. Do wymiany walut exchange, taka grupa duża kantorów. Grupa kantorów, tak, sieciówka. To jest tak samo jak do Maca idziesz i masz zamów order. Można se order zamówić. W tym momencie rozpoczęliśmy pracę już nad naszymi plecaczkami, które schowaliśmy do takich pięknych coverków, tak aby ich nie zniszczyć. A ten plecak pamięta naprawdę wiele. Był z nami w Wietnamie. W Kambodży. A on już rzucał. Teraz coś, co jest naprawdę przepięknym uczuciem, czyli wyjście na ten skwar, gdzie jest 35 stopni, a w perspektywie kraju, z którego przyjeżdżasz, gdzie jest minus 5, to naprawdę chwila, na którą czekam cały rok.
taki skwart się tak leje. Coś to za, naprawdę, tego się nie da opisać, nie? Nasz czwarty raz w Azji, więc będziemy mogli wam powiedzieć trochę więcej. Kierujemy się do takiego pociągu. Ta forma podróżowania pociągiem jest znacznie lepsza niż jakbyście wychodzili z lotniskiego aparatu jakiegoś busa, bo wychodzi to zwyczajnie taniej. A w Tajlandii dobrze jak jest tanio, bo Tajlandia jest tania, czyli była tania, bo byliśmy tutaj ostatni raz w 2018 roku. Jeszcze zahaczyliśmy o Wietnam, Kambodżę. Kiedyś tam też kręciłem vlogi, ale one się średnio nadają do pokazania. Więc z tego wyjazdu pokażemy wam jak najwięcej, tak żebyście poczuli ten klimat, ten zapach. O, czujesz ten zapach? Taka trawa cytrynowa, to jest po prostu zapach Tajlandii. Spróbujemy sobie wymienić $20. Resztę wymienimy na mieście. W Tajlandii, w Azji, składanie rąk jest oznaką szacunku, słowa tak jakby dziękuję. Zwróćcie uwagę na panią, która za moment to zrobi. Kupiliśmy żetony na pociąg, dojeżdżamy maksymalnie dalej, a potem bierzemy tuk-tuka, aby dojechać na Khao San Road, czyli najbardziej backpackerską ulicę na świecie. Przechodzimy. Żetonki. Zobaczcie, jak Azjaci są zmobilizowani. Przed chwilą podjechał pociąg, otworzyły się drzwi i nikt nie wchodzi. Wszyscy czekają. Czekają na znak od pana dowodzącego. Kiedy on machnie pałką, to dopiero wszyscy wchodzą. I nie ma, że ktoś się tam temu sprzeciwia. Wchodzimy. No. That's the backpacking area. It's good area, friend, good. You can enjoy it. I to, co uwielbiam w Azjatach, czyli ich niesamowitą życzliwość. Tu każdy się uśmiecha. Nie bez przyczyny. Tajlandia jest krainą uśmiechu. Ale z każdym po prostu możesz wejść w jakąś interakcję. Ja się nie dziwię, że tutaj wielu singli przyjeżdża. Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, po prostu mam ciary. Uwielbiam to miejsce. Jestem tutaj pierwszy raz jakby po covidzie albo nieco w trakcie. I tak zawsze tutaj chodzi w maseczkach, to mam wrażenie, że teraz już prawie wszyscy chodzą w maseczkach, mimo że nie są one obowiązkowe. 7-Eleven tu jest. 7-Eleven. To jest kolejna legenda. Jezu, jest tyle rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć. Różowe taksówki. I ludzie, którzy jeżdżą tak, jakby jutro miało nie być. Albo jakby jutro miało ich nie być. Khao San Road. Khao San Road. 6 people. Słuchajcie, znaleźliśmy pana, który zaoferował nas, że tym oto tuk-tukiem weźmie nas w szóstkę. Także, nie no, jest całkiem spoko. Pomysł z tym, że wiąże tutaj pan plecaki, jest bardzo taki rozsądny, się wydaje. Dziewczyny wchodzą. I przecież my się tutaj... Czekajcie, ja się mogę tutaj... Ej, chodź, zrobić. Ładuj się tutaj. Damy radę w szóstkę. No jak ja mam tu kur? No dobra, Kamień się rozwalił. Wsiadaj się kolana, wsiądź. A jeszcze mój plecak. Dobra. No, nie ma opcji. To się nie uda. Jeszcze jeden. Dobry jest. Dobra, podjemy. Jeszcze jeden. Easy. Nice. Nie wierzę. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak jedziemy. Splandeka szuka. To jest tyle by nie przeciekało. Patrzcie. To jest... Nie, co to jest? To jest jakieś kartony po prostu. To są plakaty jakieś. No. Teraz już całkiem na spokojnie jedziemy. Znaczy na spokojnie to nie, ale jedziemy. Patrzcie, jak tu jest. Kamil się siadł, roz*** się tu na tym. No. Cezura! A Kamil tutaj siadł, rozłożył nogi zbyt szeroko, przez co. Będziesz tu pikał. Dojechaliśmy na miejsce, a potwierdzenie będzie to zdjęcie. W nocy się tutaj dzieje naprawdę wiele. Ale wiecie co? Chyba teraz musimy się trochę wyspać, bo ja już sam czuję, że tak średnio składam zdania, więc idziemy, zameldowanko, chwila spania, idziemy w nocy i ile mi się uda wam pokazać i powiedzieć, tyle wyjdzie. Do zobaczenia wieczorem. Mieliśmy iść spać, ale tak się składa, że nasz pokój będzie otwarty dopiero od 14, także poszliśmy na Chiang Rai. Chiang to jest legenda Tajlandii.
i nic tak nie smakuje jak Chang. Tak więc zdrowie. Co się ze mną stuknie? Ja. Taki nie za mały ten Chang, taki sam raz na raz. Pokażemy wam nasz pokój. Jest niezwykle mały. Uzio, łazieneczka, tam. Jest to niezbyt drogie, ale też niezbyt tanie, bo jesteśmy na Chao San Road. A Chao, ty, wiesz co się przypomniało? Muszę to zrobić. Jesteśmy w Chao San Road. A co to jest Chao San Road? Chao San Road to najbardziej zarąbista ulica w Bangkoku. Czy jakoś tak. I to było kiedyś. Po tamtym czasie zakochałem się w Tajlandii. Serio, zobaczcie. Jesteśmy w Chao San Road. A dlaczego jesteśmy w Chao San Road? Ponieważ Chao San Road jest najbardziej zajebistą ulicą w Bangkoku. Bangkok! A mi kocie ci coś pokażę. Chyba teraz. Hello, welcome, welcome! Hello, welcome! What one piece? Wow, crazy! Do you want to try? Big one! Yes! Small! Is it only about? Big one! That one right there, give that one. This one, small like this. Yes, you can! 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 Oh my God! Close your eyes! This chicken! Eat it! What's it doing? Yeah! Yeah! Bardzo popularne w Tajlandii. Jadra! Z głośnością. Nie wiem jak to mikrofon wychwyci, ale ci nie daje rozmawiać. Patrzcie. Wtedy to też tak patrzy na skórę. I wiatra. Jego wieczoru. Zasada jest taka, że wszędzie się ściąga buty i to jest normalne w Azji. Przechodzi się po prostu na boso. Tymczasem idziemy na masaż. 1080. Polski raport. Sympatyczną. Przed chwilą był masaż pleców. Teraz się obróciłem. Te masaże są turbo tanie i po podróży, wierzcie mi, to jest najlepsza rzecz, jaka może was spotkać w Tajlandii. Ale śmieszno. Z Nutellą, z bananem. To jest smak Tajlandii. Możemy otworzyć tą scenę sprzed lat? 3, 2, 1. Chao San Road. Tutaj możesz zrobić wszystko za pieniądze albo za jeszcze większe pieniądze. Jest też marihuana i fajnie. Możesz też spróbować robaka, dostać rozwolnienia biegunki i naprawdę poczuć smak albo też zapach Tajlandii, a to się zdarza. Dziewczęta i chłopaki bawią się wesoło. Albo dziewczęta i chłopaki Wietnym, czyli ladyboye. Są tutaj też drag queen i wszystkie inne większości mniejszości seksualne. Nie mi to oceniać, jest wesoło. W szalonych atrakcjach Tajlandii nie sposób nie wspomnieć o ping-pong show, czyli znakomitym wielkim cudzysłowie show, które polega na tym, że kobiety do swych dróg rodnych wprowadzają piłeczki od ping-ponga, po czym siadają w wielkim rozkroku przed widzami i te piłeczki ping-ponga celują w stronę widzów. Widzowie mają paletki i tymi paletkami muszą odbijać. Oczywiście na pierwszy rzut oka chciałby się powiedzieć, gdzie ja się znalazłem. Myślałem, że to są mistrzostwa ping-pongu, a jednak nie są, więc nie chcę tego odbijać. Tak szybko dojdziesz do wniosku, że jednak. Piłeczki lecą ze śluzem i musisz odbijać, aby się od tego obronić. Oczywiście cały show uprzedza, na przykład otwieranie piwa poprzez drogi rodne, czy też gaszenie świeczek na torcie, także poprzez drogi rodne. Jest to kontrowersyjne, ale taka jest Tajlandia. Na pewno jest kontrowersyjna. Mówię
o Tajlandii musimy powiedzieć o jasnych i ciemnych stronach. Chociaż zapewne ta ciemna strona będzie dla niektórych jasną stroną. W tym momencie znaleźliśmy się na dzielnicy prostytucji. Od razu zaznaczę, w Tajlandii prostytucja jest nielegalna, jednak jest na nią ogólne przyzwolenie. Na każdym kroku możecie znaleźć dosłownie kobiety do wzięcia. Się nie zgadzam, to narkotyki. Ciężkie narkotyki. Niestety widziałem stanowisko, w którym było wiele przedmiotów na jakże wyjątkowej ekspozycji dla wszystkich przechodniów. Tak po prostu z ulicy. Strzykawki, igły, podgrzewacze. Przykry widok. Szkoda, że ludzie nie potrafią korzystać z wolności. Chciałbym to miejsce najpierw zrozumieć, albo przynajmniej zobaczyć takim, jakie jest. Dlatego to wszystko pokazuję. Tu jest pani, która śpiewa. Can you sing for me? Yeah. Okay. It's for you. You are the best singer in the world. Thank you. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że ta kobieta jest szczęśliwa. Mimo tego, że najprawdopodobniej jest chora, ja odnoszę się z wielkim szacunkiem do takich ludzi. I lubię tą autentyczność, dlatego w podróżowaniu czasami o to chodzi, aby się zgubić. Dzień dobry, moi drodzy, po ciężkiej nocy. To, co jest dla mnie miłym zaskoczeniem, że jest tu nieco bardziej czysto niż wieczorem. Myślałem, że tak trochę to zostawią, a jednak nie zostawili i całkiem uczciwie podeszli do tematu sprzątania. Słuchajcie, nasz dzisiejszy plan to świątynie buddyjskie. Tajlandia, jeśli chodzi o świątynie, Bangkok, jeśli chodzi o świątynie, to miasto, gdzie jest ich po prostu najwięcej na każdym kroku. Znaleźliśmy pana, który zaoferował swą podróż takim właśnie oto tuk-tukiem, którego zapewne już znacie, za, uwaga, 20 batów, czyli plus minus 2 złote. Dlaczego ta podróż jest tak tania na 6 osób? Tyle punktów, 20 batów. Słuchajcie, oni mają takie układy z wieloma, nazwijmy to w cudzysłowie, firmami, że jeśli gdzieś się po prostu zatrzymują, to dostają za to kasę. Czyli jeśli taki tuk-tuciarz zawiezie turystę do restauracji, to on dostanie za to kasę. Tak więc my jedziemy w miejsce, w którym on dostaje po prostu kasę i on nam zaproponował takie oto też śniadanie. Ja was wezmę na śniadanie, zapytałem, czy ceny są normalne. On powiedział, tak, ceny są normalne. Zjemy tam, a wtedy on dostanie za to kasę, a my przejedziemy te wszystkie punkty za 2 złote. Oczywiście w 6 osób w jednym tuk-tuku, bo jak już to opanowaliśmy. Będąc pamiętam, w 2018 roku jeździliśmy po takich miejscach, słuchajcie, jakichś sklepach z porcelaną, nawet tam nic nie kupowaliśmy, ale jeździliśmy praktycznie za darmo. Teraz będzie trzeba to jakoś wyważyć, żeby oczywiście czasu zbyt dużo nie stracić. Myślę, że damy radę, bo 2 złote za podróż przez pół miasta brzmi jak plan. To są biznesmeni. Oh, this is our driver. Hello. Hello. Good morning, welcome. Yeah, this is our driver for today's trip. Okay, we're waiting for our friends. Yeah. Yes, some. Dobrze, dobrze. Okay, patrzcie, załatwiłem podróż za 2 złote. Poland. Poland. Tunaj. Lewandowski. Kaczyński. Yeah. Tunaj. Really good. Panowie. Z
zrobiliśmy jeszcze stopa w biurze podróży i będziemy jechać za darmo. W tym momencie po dwóch stopach jedziemy już za darmo. Myślę, że po trzecim dopłacaliby nam za to, że jedziemy, więc na razie mamy po prostu za zero. Jedziemy do pierwszej świątyni i dojechaliśmy na miejsce, prawie. A z racji takiej, że nasz kierowca tuk-tuka chciał zatrzymać się w jeszcze jednym miejscu, żeby dostać kolejny kupon na paliwo, a nasz układ był taki, że na początku mieliśmy jechać za 20 batów, zatrzymując się w jego wybranej restauracji. Dla nas to było na rękę, bo w tej wybranej restauracji akurat zjedliśmy śniadanie. Nieco droższe, no zjedliśmy śniadanie, dobra. Tak, ceny są normalne. Zjemy tam, że jakoś się tam kompensuje. Niestety drugi stop był już trochę naciągany, ale wciąż miał uzasadnienie, ponieważ wtedy mieliśmy jechać za darmo. Trzeci był już nieplanowany i powiedziałem, że z kłamcą troszeczkę się pokłóciliśmy i teraz idziemy pieszo, ale mamy tylko 5 minut przed sobą drogi, więc jest tutaj na maksa turystycznie i oni widząc turystę chcą wyciągnąć kasę całkowicie, ale naprawdę tym turystom tutaj wypada taka kasa z kieszeni, bo jak przyjeżdżają co po niektóre nacje, to jakby jutra miało nie być, płacą wszędzie za wszystko i wierzą, jeśli są barany, to trzeba ich wykorzystać. Polacy robimy zupełnie to samo, ale też kombinujemy jak się da. Więc chyba mamy więcej wspólnego niż mogło mi się wydawać. Więc zanim ktoś powie, że Tajlandia jest taka sztuczna, zła i turystyczna, to niech popatrzy na swoje podwórko. Trzeba sobie jakoś radzić. Idziemy. Patrzcie, jaki fajny targ. Myślę, że jesteśmy w Bangkoku, w stolicy, a ludzie wciąż żyją w ten sposób. Podobne widoki mieliśmy w Kambodży. Ja tam kiedyś nagrywałem. Może to jest trochę mniej takie spójne i merytoryczne, ale kiedyś mieliśmy okazję wstąpić do takich domów. To co tam zobaczyliśmy, bo to też zmienia światopogląd. Generalnie podróże zmieniają światopogląd. Tylko chociażby przez takie miejsce. Będąc na drugim końcu świata, możesz docenić swój dom, jak wiele masz. Z drugiej strony, czy to wszystko jest nam potrzebne? Oni nie mają. Czy są mniej szczęśliwi? A może tak dążenie za tym, aby ciągle mieć więcej, jest drogą donikąd? A może nasza droga polega na tym, aby podać człowiekowi rękę? Może właśnie to czyni nas szczęśliwym? Dlaczego wciąż nam mało? Dlaczego jesteśmy smutni? Szczęście to ludzie. Nieważne jest to, gdzie śpisz. Ważne, obok kogo. Tradycyjnie ściągamy budki. Jedna z największych i najstarszych świątyń buddyjskich w Bangkoku, posąg Buddy, który odpoczywa, tak zwana świątynia leżącego Buddy. Żegnamy się z Bangkokiem, ponieważ za 2 godziny całkiem spontanicznie kupiliśmy bilety na pociąg. Tym pociągiem dostajemy się nieco bardziej na południe do Surat Thani. Z tego Surat Thani jest dość ambitny plan, aby wziąć jakiś środek transportu. Być może będą to motory bądź skutery i tymi motorkami do Khao Sok, czyli najstarszego parku narodowego, do najstarszej dżungli. To wszystko przed nami, zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo prognoza pogody nie jest do końca optymistyczna, więc zapewne wiele rzeczy będzie się działo na bieżąco. No, tymczasem jemy i śmigamy na pociąg, a wy śmigacie razem z nami, a jeśli jesteście wciąż tutaj, to zostawcie subskrypcję, bo będzie się działo jeszcze więcej.
Pamiętajcie o łapce w górę. Popatrzcie, jak tajowie są zaradni. Ktoś tutaj przecieka, więc zrobili sobie kładkę. I elo. Nie można sprzedawać, można mieć sklep, trochę podmywa. Ale słuchajcie, co tam podmywanko? Ważne, że interes się kręci. Nieważne jak. Ważne, ile można zarobić. Pani stoi w wodzie, gdzie standard pracy, nie? Wszyscy zadowoleni. Takie mamy warunki, więc jeśli wy narzekacie na swojego pracodawcę, narzekacie na swoje warunki pracy, to pomyślcie sobie, zawsze mogliście pracować w gumiakach, po kostki w wodzie i to jeszcze pewnie niemało 12 godzin. Takie przemyślenie mam. Uroczyście i oficjalnie rozpoczynamy naszą wideorelację. Tutaj akurat nie ma turystów, ale wnioskuję, że tutaj mieszkają, jak na Jasnej Górze. A, idziemy. Jechaliśmy przez dżunglę, trochę się rozdzieliliśmy. Niekoniecznie dobry to był pomysł, ponieważ złapaliśmy gumę. Mamy gumę!